Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku na kanale, z tej strony Bonguś. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie na temat oczywiście Nintendo Switch i czy warto kupić Nintendo Switch Lite. Zapraszam! Jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze odcinki, to na pewno wiecie i znacie moje zdanie, a mianowicie... Nie, Nintendo Switch Lite jest B. I w ogóle nie polecam go kupić, bo jak można kupić Switcha, który nie robi Switch? Ale z racji, że ja już posiadam konsolę, nazwijmy to zwykłą, w wersji standardowej, no to dlaczego by nie wyposażyć się w Lite'a, którego mamy tutaj, dodatkowo w tej świetnej edycji z Pokémonów, gdzie na tyle mamy dwie legendy, mianowicie jedną z Pokémonów Shield oraz jedną z Pokémonów Sword. Zresztą nawet kolorystyka przycisków na froncie pokazuje nam, że tutaj mamy jakby wersję, nazwijmy to, niebieską, czyli Sword, a tutaj mamy różową, czyli Shield. Jeżeli porównamy sobie Nintendo Switch standardowe z Nintendo Switch Lite, na przykład skupimy się tutaj na kategorii gier, to nie mamy zbytnio różnic. Mianowicie na Nintendo Switch kilku produkcji nie odpalicie w wersji Lite, ponieważ nie macie odpinanych Joy-Conów, więc wszelakie kontrolery, nazwijmy to ruchowe, będą wam dodatkowo potrzebne, więc to jest, nazwijmy to, minus. Ale jeżeli chodzi o, na przykład, nie wiem, aspekty ilości klatek albo na przykład graficzne, to nie. Tutaj nie ma różnic, chociaż z racji, że Nintendo Switch Lite oferuje mniejszy ekran, mianowicie 5,5 cala, będzie wam się wydawało, że faktycznie grafika jest bardziej szczegółowa na Nintendo Switch Lite. Pamiętajmy, że różnica między konsolami to 0,7 cala. Jeżeli skupimy się tutaj na mobilności i tym, czy ta konsola jest łatwo przenośna, no bo jak wiecie, jest to wersja Lite, więc powinna być i służy tylko w trybie przenośnym, więc powinna być tutaj jej mobilność zwiększona, to faktycznie w porównaniu do standardowego Switcha jest ona zwiększona, ale nie wydaje mi się, by było to tak mega komfortowe, byście mogli nosić swoją konsolę bez jakiegokolwiek etui, zabezpieczenia, czy nawet w kieszeni. Switch Lite w porównaniu do standardowej wersji wytrzymuje na baterii godzinę dłużej, ale tylko jeżeli właśnie posiadacie pierwszą edycję starej wersji, nie wiem jak to nazwać. Ale jeżeli macie renowację, to jak wiecie, Nintendo Switch Lite już przegrywa z nią, ponieważ Nintendo Switch po renowacji wytrzymuje 2 godziny dłużej, niżeli standardowa wersja premierowa, którą ja mam tutaj. Muszę powiedzieć, że Nintendo Switch Lite naprawdę przypadło mi do gustu i mega dobrze mi się go trzyma w dłoni. Jest to taki pewny chwyt. Niestety w dużej wersji Switcha mamy te delikatnie chyboczące się Joy-Cony, które to sprawiają takie wrażenie, że macie jakiś tani sprzęt w dłoniach. Więc tutaj macie jednobryłową konstrukcję, która to sprawia wrażenie bardziej stabilnej i bardziej jak dla mnie pewnej w uchwycie. Jeżeli chodzi oczywiście o jakieś różnice, no to najgorzej tutaj jest z tymi odczepianymi Joy-Conami, bo nawet jeżeli dokupicie sobie takowe do Nintendo Switch Lite, bo tak, możecie je podłączyć, to pamiętajcie, że musicie potem również dokupić ładowarkę, by te Joy-Cony ładować, no bo w Switchu po prostu sobie je wepchniecie i voila, ładują się. No tutaj nie macie takiej możliwości, więc o tym trzeba pamiętać, że nawet jeżeli się zdecydujecie potem na dokupienie Joy-Conów, bo chcecie grać w, nie wiem, Just Dance, no to taką ładowarkę będziecie musieli dokupić. No i teraz jest pytanie, czy warto kupić Nintendo Switch Lite, skoro tracimy funkcję tak naprawdę podłączenia do telewizora i tracimy funkcję odpinania Joy-Conów, to za tym idzie trochę personalizacji i dodatkowo no nie mamy możliwości grania na więcej niż jednego gracza w trybie przenośnym. Więc moim zdaniem, jeżeli macie w domu konsolę stacjonarną, przykładowo PlayStation 4 albo Xbox One, albo gracie na PC-cie, no to tutaj można trochę już pomyśleć nad tym, by traktować Nintendo Switch jedynie jako konsolę przenośną i w takim przeznaczeniu jedynie ją wykorzystywać. No więc wtedy taki Lite ma sens. No jak wiecie, dla mnie Nintendo Switch Lite sensu jako takiego nie ma, ponieważ próbuję wam nagrywać wszelakie gameplaye, więc zabranie mi trybu stacjonarnego po prostu mija się z celem, bo no taka konsola no to jest tylko, wiecie? Pamiętajmy, że różnica w cenie to jest jakieś 400 zł i tutaj tak uśrednijmy i nie piszcie mi: ej, bo ja widziałem w Afganistanie tą konsolę za 1200 zł, a ty powiedziałeś, że różnica jest 400 zł. Więc za tą różnicę warto zrezygnować z tych funkcji? Tylko i wyłącznie właśnie wtedy, gdy po prostu Nintendo Switch Lite będziecie traktować tylko jako swoją konsolę przenośną, a w domu czeka na was PlayStation 4 z najlepszymi grami, bo Xbox ma słabo gry.
Sorry, Xbox. Moje serce pęka jak X na twoim logo. Nintendo Switch Lite, konsola, która wpierw została okrzyknięta przeze mnie najbardziej beznadziejnym pomysłem ever. I takie zdanie trochę podtrzymuję, chociaż jest bardzo ładna. I oto z tej racji po prostu została zakupiona przeze mnie. Więc finalnie nie wiem, ile razy już to mówiłem, ale ja kupiłbym Nintendo Switch Lite, jeżeli byłbym osobą, która po pierwsze nie nagrywa na YouTube, po drugie ma PlayStation 4 Pro, Xbox One X i nie szuka w ogóle stacjonarnych doznań, bo nie ma na to czasu. Więc wtedy Nintendo Switch Lite wydaje mi się spisuje się najlepiej. Bo jeżeli chodzi o, tak jak powiedziałem już nieraz, tryb mobilny, jeżeli wypniecie sobie w zwykłym Switchu dwa Joy-Cony, no to wasza konsola będzie od razu zdecydowanie mniejsza i możecie na przykład przenieść sobie, wiecie, dwa Joy-Cony w prawej kieszeni, podczas gdy Switcha samego w lewej. I oto i różnica rozmiaru. Jest mniejszy. Dodatkowo, gdy porównamy go nawet do Vity, no to jest idealnie rozmiaru Vity, tylko jest, nazwijmy to, wyższy, tak? Wszystko się niestety źle odbija, ale tak, to jest wyższe. I gdyby nie to, że właśnie super edycja z Pokémon Shield and Sword wyszła Nintendo Switch Lite, to prawdopodobnie nigdy bym się nie skusił na taki zakup. Mam nadzieję, że o wszystkim opowiedziałem w tym odcinku. Jeżeli nie, to możecie oczywiście zapytać w komentarzu, tylko nie piszcie mi pytań typu: ej, czy gra ABCD zadziała na Nintendo Switch Lite? Pamiętajcie, że możecie w Google po prostu to wpisać i wyskoczy wam pełna lista kompatybilnych tytułów. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, komentarza, no i subskrybera, by właśnie nie przegapić moich kolejnych odcinków. Teraz muszę pokazać moją bluzę na kilka sekund, by materiał nie został zaliczony dla dzieci. Lubię. No i wydaje mi się, że to tyle w tym odcinku. Dzięki, moje żabusie. Do usłyszenia. Cześć.